z nas nie chciał zostać nowym Jamesem Bondem, czarną wdową czy innym bohaterskim tajnym agentem? Praca agenta to marzenie wielu, jednak jak to mówią, uważaj co sobie życzysz, bo może się to spełnić. Tajny agent to bardzo szerokie pojęcie. Rozumieć przez nie możemy wiele różnych form profesji. Od szpiega, przez pracowników wywiadu, na kontrwywiadzie kończąc. Każdy z tych zawodów ma swoją specyfikację, która będzie się różnić w zależności od kraju. Jest jednak jeden element, który łączy wszystkie te profesje, a jest nim anonimowość. By zostać jakimkolwiek tajnym funkcjonariuszem, najlepiej żebyśmy się nie wyróżniali. Oznacza to brak tatuaży, kolorowych włosów, kolczyków w widocznych miejscach, znamion i innych cech, które umożliwiają naszą identyfikację. Najlepiej jakbyśmy wyglądali zupełnie przeciętnie. Nie byli zbyt wysocy, ani zbyt niscy, zbyt chudzi i zbyt grubi. Po prostu przeciętni, zwyczajni, bo właśnie to czyni z nas najlepszych tajnych agentów. Sukcesem nie jest tylko wykonanie misji, ale też bezpieczny powrót i jak najdłuższy czas pomiędzy na przykład pozyskaniem informacji, a świadomością przeciwnika o jej przejęciu. Dlatego właśnie, tak jak mówiłem już w odcinku o szpiegach, tutaj, najlepszą rolę tajnych agentów pełnią osoby, które nie zwracają na siebie uwagi, a mają dostęp do wielu informacji. Tłumacze, archiwiści, sekretarki czy kierowcy. Bo żeby zostać tajnym agentem, nie zawsze musimy przejść przez rygorystyczny trening. Czasem możemy zostać zwerbowani. Tak właśnie działo się z wieloma osobami, których praca wiązała się z podróżami i których obecność w niektórych miejscach czy dostęp do niektórych ludzi nie wzbudzały podejrzeń. Takimi ludźmi byli i cały czas są sportowcy. Postacie takie jak Piotr Sokołow, Sterling Hayden czy Don Brack. Wszyscy ci byli znanymi atletami, którzy odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej i przy okazji szpiegowali, będąc niejako tajnymi agentami. Ktoś może się zapytać, czy znany i popularny sportowiec nie jest zaprzeczeniem anonimowości. No i jest to zasadne pytanie. Jednak ma dość prostą odpowiedź. W czasach na przykład zimnej wojny sportowcy mieli możliwość podróżowania między krajami, nie wzbudzając przy tym większych podejrzeń. Do tego przenosili sporo sprzętu, spotykali się z fanami i innymi atletami niemal codziennie. Czasami mogli liczyć na zaproszenia do obiektów rządowych i spotkanie z ważnymi politykami. A to wszystko składa się na dużą sprawność operacyjną, bo dzięki temu mogli pozyskiwać informacje, zbierając je od agentów w polu, czy przenosić je z miejsca na miejsce, cały czas dysponując bardzo dobrą przykrywką i nie wzbudzając większych podejrzeń. No ale zostanie znanym sportowcem może być dość ciężkie. Jednak zostanie tajnym agentem nie musi być trudne. Można zostać nim nawet tu i teraz. Wystarczy, że mamy dostęp do informacji, na których zależy wywiadowi. I niekoniecznie musi być to obcy wywiad. W ostatnich latach informacje o tym, że agencje wywiadowcze szpiegują na własnych obywatelach, obiegły cały świat. Ostatnie dni przyniosły nam zmiany we francuskim prawie, które pozwalają policji na używanie danych z telefonu do szpiegowania na swoich obywatelach. Oznacza to, że przechowując wrażliwe informacje, będąc w pobliżu obiektów ważnych dla agentów czy komunikując się z ich celami, możemy paść ofiarą tych narzędzi. Wtedy to, co wiemy, staje się wiedzą agencji, więc w pewien sposób stajemy się agentami. Tak tajnymi, że sami o tym nie wiemy. No ale przecież nie musimy się czegokolwiek tutaj bać. Przecież w prawach wielu krajów, a także tych agencji, nie mogą one na nas szpiegować i wykorzystywać nas bez naszej zgody. No a skoro jest to w prawie, to przecież państwo nigdy by czegoś takiego nie zrobiło, prawda? Tak samo jak nie przymusi nas do zostania agentem, na przykład wykorzystując jakieś sekrety czy kompromitujące informacje. Przykładem może być tu postać Claytona Lawntree, strażnika w ambasadzie USA w Moskwie, który został uwiedzony przez sowiecką oficer, a następnie przymuszony do wynoszenia dokumentów i przekazywania ważnych informacji, które odkrywał w amerykańskich placówkach. Cała sytuacja miała miejsce w 1987 roku, a sam Clayton był pierwszym Marine, który został oskarżony o szpiegowanie przeciwko USA. Jednak może nie warto zostawiać rzeczy przypadkowi i zostać tajnym agentem z własnej, nieprzymuszonej woli. Żaden problem. Większość agencji na świecie prowadzi ciągłą rekrutację, do której można się zgłosić. I tak, wchodząc na stronę Polskiej Agencji Wywiadu, możemy sprawdzić wszystkie jej wymagania. Są one bardzo podobne do tych, które stawiane są przed kandydatami do wojska czy służb specjalnych, o których wspominałem przy okazji wcześniejszych odcinków. Trzeba posiadać polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych, czyli nie być karanym. Do tego trzeba wykazać się patriotyzmem, dobrą postawą moralną, obywatelską i umieć dochowywać tajemnic zgodnie z przepisami. Jeśli spełni się te wymagania, dopiero wtedy rozpoczną się kolejne sprawdziany.
Pierwszy z nich to testy psychologiczne i badania poligraficzne. Praca w wywiadzie jest niezwykle obciążająca psychicznie. Wymagane jest więc, żeby kandydaci potrafili chłodno myśleć w każdych warunkach i nie poddawali się stresowi. Do tego należy wykluczyć wszelkie zaburzenia i problemy, które mogą okazać się problematyczne podczas dalszej kariery. Do tego klasyczne badania sprawności fizycznej i zdrowia, tak by wykluczyć wszystkie choroby, które mogą przeszkodzić w pracy. W międzyczasie prowadzone będzie postępowanie sprawdzające. Zgłaszając się do wywiadu, nie tylko my jesteśmy sprawdzani. Bada się naszych partnerów, rodziny, a czasami znajomych, poprzednie miejsca pracy i inne. W ten sposób służby sprawdzają, czy jesteśmy odpowiednimi osobami, czy posiadamy kwalifikacje, o których mówiliśmy, a także czy nie jesteśmy podstawionymi agentami obcego wywiadu. W zależności od kraju wymagania mogą się zmieniać. W USA jest więcej niż jedna agencja, która zajmuje się działalnością wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Każda z nich ma inny profil działania, a przez to inne wymagania. Zdarza się też, że nie przechodzi się testów, a zostaje zrekrutowanym z innej agencji, formacji czy nawet innego kraju. Oczywiście zmiana kraju, dla którego pracujemy, będzie rozpatrywana jako zdrada i może zrodzić jeszcze więcej problemów. Jednak do wcześniej wspomnianych sportowców można doliczyć kilka innych grup społecznych, które posiadają pożądane cechy dla tajnych agentów. Pierwszy to dostęp. Zarówno do miejsc, ale też ludzi i technologii. Zarządzając dużymi bazami danych, elektrowniami, będąc w stałym kontakcie z politykami, CEO czy liderami opinii, stajemy się osobami dużo cenniejszymi niż nawet najsprawniejszy fizycznie człowiek z ulicy. Możemy też czuć wielki patriotyczny obowiązek i potrzebę bycia szpiegiem. Tak jak Juan Puyol Garcia, który tak bardzo chciał zostać agentem dla aliantów podczas II wojny światowej, że został kontaktem niemieckiego wywiadu. Ale zaraz, jak miało to działać? Otóż Juan był podwójnym agentem. Po odrzuceniu go przez aliantów postanowił, że nie podda się i zwerbował się do struktur niemieckiego wywiadu, informując ich, że posiada dostęp do brytyjskich dokumentów, planów i innych kluczowych informacji. Stworzył skuteczną sieć agentów, która dostarczała mu raporty, oczywiście wszystkie były sfabrykowane, tworzone najpierw przez niego samego, a następnie we współpracy z brytyjskim wywiadem, który dostarczał mu informacji i umożliwiał sprawne działanie. Tak, by wprowadzić w błąd III Rzeszę przed inwazją w Normandii. To właśnie akcje Juana spowodowały, że siły III Rzeszy czekały na główny atak w Pas-de-Calais, znacząco ułatwiając aliancki desant w Normandii, przechylając szale zwycięstwa na ich stronę. To wszystko wiąże się z tym, co zrobimy po tym, jak zostaniemy już zwerbowani. Jeśli myślicie, że niczym James Bond będziecie eksplorować podziemne kompleksy złych szefów gangów i skorumpowanych dyktatorów, no to się mylicie. Tak, sytuacje z pościgami i strzelaninami podnoszące adrenalinę każdemu śmiałkowi być może się zdarzają. Ale nie są one ani częste, ani pożądane. Najlepszy tajny agent to taki, który wykona swoją misję i nikt się o tym nie dowie. Największa część życia tajnego agenta to umiejętność wtapiania się w tłum i otoczenie, pozostawanie nierozpoznanym i nierozpoznawalnym. Standardowym zestawem umiejętności jest wtopienie się w tłum, szybka zmiana wyglądu czy improwizowanie. Podczas treningu i potem podczas faktycznego działania nauczycie się szybko zmieniać ubranie i wygląd, mówić w innych językach, a także się nie wychylać i dobrze oceniać innych ludzi. Zdolność obserwacji również będzie waszym wielkim przyjacielem, bo większość zadań będziecie wykonywać bez wsparcia. Będziecie sami. Owszem, istnieć będą kontakty czy drogi ekstrakcji, jednak w życiu tajnego agenta jest naprawdę wiele sytuacji, gdzie coś może pójść nie tak. No, nie jest tak, że wasze działania będą proste. Poza klasycznymi punktami ochrony, strażnikami, kamerami, kontrolami i innymi, za wami cały czas będą węszyć członkowie innych wywiadów i kontrwywiadu danego kraju. Większość krajów, poza rozbudowanym wywiadem, ma niekiedy większy kontrwywiad, który współpracuje ze służbami mundurowymi, monitoruje podróże do i z kraju, czy ruch w internecie. Jednak tak jak wspomniałem, praca tajnego agenta będzie bardzo często nudna. Oczywiście, odejmując ciągły stres i nerwy, które płyną zarówno z pracy, jak i życia prywatnego, wasze codzienne życie będzie odseparowane od zawodowego. Nie będziecie mogli mówić, co robicie, a często dla kogo. Będziecie żyć podwójne życie. Wasi znajomi wkrótce wymienią się na tych z branży, a niektóre relacje będzie po prostu ciężko utrzymać.
A w swojej pracy będziecie się na przykład obserwowali mieszkanie przez kilka dni, albo śledzili kogoś przez kilka kolejnych. Może będziecie musieli zatrudnić się w jakiejś firmie i zaprzyjaźnić się z kimś na wyższych jej szczeblach. Może zostaniecie uśpionym agentem, który będzie prowadził normalne życie przez kilkanaście lat, zanim zostaniecie uruchomieni. Tak jak Jack Barski, który działał od 1978 do 1988 roku. Dużo z tego będziecie robić pod przykrywką, z fałszywymi danymi, stworzonymi specjalnie dla potrzeb danego zadania. Będziecie musieli na pamięć nauczyć się innego życia i pozbyć swoich własnych odruchów. Mimo swojej profesji będziecie chodzić, jeść i żyć tak samo jak każdy inny człowiek, bo każdy odchył może przyciągnąć niechcianą uwagę. Nie musicie też koniecznie stać się tajnym agentem na zleceniach państwa. Możecie pracować dla jakiejś dużej korporacji i dokonywać aktów szpiegostwa komercyjnego. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii przodują Chiny, o których mówi się, że duża część ich rozwoju technologicznego polega właśnie na tym typie wywiadu. W 2013 roku ofiarą takiego ataku padło Google, z którego chińscy agenci wynieśli dane dotyczące maili i innych informacji o aktywistach praw człowieka. W 2009 roku chiński wywiad korporacyjny został określony przez rząd USA jako jedno z największych zagrożeń dla amerykańskiej technologii. Mówi się nawet o cyberzimnej wojnie, bo poza wywiadem w postaci tajnych agentów, chiński wywiad regularnie prowadzi cyberataki na infrastrukturę USA, w procesie kradnąc technologię. Możecie też stać się osobą zajmującą się białym wywiadem, OSINT-em, który umieścił Was w innym kraju i kulturze, choć nie zawsze. Zajmując się tą gałęzią, będziecie przeczytywać publicznie dostępne informacje. Gazety, media, internet, konta na profilach społecznościowych. I w ten sposób szukali informacji, które mogą przydać się do dalszych działań. No, to bezpieczniejsze zadanie, jednak odpowiedzialne i istotne. Pozyskiwane przez Was informacje mogą być wspomagane przez zwykły wywiad, a także działalność w cyberprzestrzeni. Nawet z pozornie nieistotnych informacji, łącząc wszystkie techniki, wywiad jest w stanie odtworzyć tony kluczowych informacji, które pomogą w działaniu. Jest na to nawet świetny przykład. W 1979 roku w Teheranie z odzyskanych ze śmietnika dokumentów, które przeszły przez amerykańskie niszczarki, udało się odtworzyć dziesiątki tajnych dokumentów. Oznacza to, że nawet grzebanie w śmieciach jest elementem pracy tajnego agenta. W tym momencie z technologią, jaką dysponujemy, źle zniszczone dokumenty mogą być z powrotem złożone, a z nich można wyciągnąć setki danych, które przysłużą się naszemu krajowi. Tak samo zrobienie zdjęć kilku mapom, schematom czy ściągnięcie kilku plików może okazać się absolutnie kluczowe dla postępów. Z pojedynczych zdjęć można wyciągnąć setki informacji, ustalić daty czy miejsca ich zrobienia. To ostatnie jest przecież idealnie odwzorowane tym, co robią chociażby gracze GeoGuessera, którzy z pojedynczych klatek są w stanie przyszpilić lokację co do metra. I tak to też może być zadanie wywiadu. Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy, a może nawet stał się dla kogoś inspiracją do przyszłej pracy. Ja Was zapraszam na inne odcinki, których być może nie widzieliście, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!